się tak naprawdę dzieje i co jest testowane w teście. A może powiedzieć, a skąd ci biedni ludzie mają powiedzieć? Którzy siadają, są w miarę świeży i siadają do kolei, mówią, a ja jestem do tych testów. Więc trochę było słabo, no i mimo tych wszystkich testów, które nieraz to były całkiem zagmatwane, to nawet nie mówiło mi to, że jak się Python, Advice, coś tam, to aplikacja się nie wywali po prostu od razu. Więc jakieś słabo, ale dlaczego? Przecież to są testy, nie? Ale to są testy jednostkowe i testy jednostkowe nie sprawdzają, czy wasza cała aplikacja działa, ale to sprawdzają, czy poszczególne elementy działają, tak? Więc ciekawe. Nic nie widzieliście. Więc tak sobie pomyślałem, czy kurde fajnie by było, gdyby mieć na przykład takie testy całej aplikacji. Po prostu odpalają mój proces, sprawdzają, czy się nie wywali. Oraz to fajnie by było, żeby ta aplikacja nie wiedziała, że tak naprawdę nie jest testowana, tylko że, znaczy, żeby dla niej się wydawało, że ona jest w chmurze, że w ogóle jest wszystko w porządku. A w ogóle używaliśmy jako platformy, jako platformę za serwis, używaliśmy CloudFundry. Jestem pewien, że jest to narzędzie, które ma jakieś zastosowania. Dla nas nie było idealne. No, ale fajnie było, żeby właśnie deployować tę aplikację, tak, że ona nie wie, że w ogóle... inaczej, testacja jest tak, że ona nie wie, że jest testowana. Fajnie też było, żeby nie miała żadnych z tych takich lokalnych haksów, że o, do testów to musi mieć jakieś bazy, no ale w testach no nie jest łatwo postawić te bazy, więc... na potrzebę testów skonfiguruj się z jakąś bazą fejkową w pamięci, bo tak jest łatwiej. No fajnie było, żeby tego nie było, by tak dobrze przetestować kod, który faktycznie będziemy odpalać potem, a nie kod, który sobie wymyśliliśmy, że można przetestować. To nam dawało właśnie taką pewność, że robię zmianę, odpalę testy, bo to chyba będzie wtedy działać, nie jak faktycznie odpalić ten proces. No, ale jest problem w mikroserwisach, bo mamy nasz serwis. Serwis, powiedzmy, ma jakąś swoją bazę. Okej, powiedzmy, nawet można ją zainstalować, ale ten serwis zależy od innego serwisu. Bo wysyła do niego w pewnym momencie wiadomość i tamten serwis ma jeszcze swoją bazę danych. I nie tak Boże, gada się z moimi mikroserwisami, więc teoretycznie, jakbyśmy chcieli przetestować swój jeden serwis, to powinniśmy dostać pół platformy na swoim kompie, co może być trochę problematyczne, ale okazuje się, że można tam dojść. Co do zewnętrznych serwisów? Ludzie wymyślili aplikacje do udawania HTTP-owych aplikacji, tak? Wszystkie rzeczy, które tutaj przedstawiłem, znaczy te trzy rzeczy, Wirebox, Pretenders i Mountebank, są to ogólnie serwery, które odpala się jako niezależne aplikacje, które można skonfigurować łatwo. Wirebox i Mountebank przy pomocy coli HTTP na odpowiedni port. Można im powiedzieć, żeby zajęły jakiś port na lokalności, czy na jakiejś maszynie, na której stoją i zaczęły tam serwować odpowiednie odpowiedzi po otrzymaniu odpowiednich requestów. Czyli można po prostu skonfigurować je w locie do tego, żeby udawały im aplikacje na różnych portach. Także Wiremock był pierwszą powiedzmy opcją do tego. Nie wiem, czy ktoś z Wiremocka? O, widzę jedna osoba. Dwie! O! Znaczy, Wirebox jest powiedzmy stary, dobry, przetestowany, wychodzi z Java, jest aplikacją Java'ową. No i to, co robi, robi w miarę dobrze, można powiedzieć, nawet mimo że Java. Tak po prostu konfigurować ten mikrokalem HTTP i na portach będzie odpowiadał tym, co chcieliśmy, także idealnych testów. Pretenders jest rzeczą, której za bardzo nie używałem, ale jest napisane w Pythonie. Wydaje się bardzo łatwo konfigurowany z Pythonowych testów. Ale no, właśnie za dużo nie słyszałem i nie wydaje się jakiś taki bardzo używany i nie wydaje się, że miał bardzo dużo feature'ów, ale kto wie, może jest dobry. Natomiast zdecydowałem się na Mountebanka, który jest mniej więcej Wirebockiem, tylko że lepszym i ma więcej funkcji, na przykład można symulować też odpowiedzi TCP, czyli możemy sobie na przykład zrobić symulację po prostu tego pakietu HTTP, co mój król testowania po prostu bardzo chciał w projekcie. I jest to aplikacja napisana w Node, ale nie trzeba instalować Node, tak jak w przypadku Wirebocka, trzeba sobie zainstalować Java, to nie trzeba instalować Node do Mountebanka, można ściągnąć całą taką standalone wersję razem z zapakowanym Node'em i
i wszystko wtedy bardzo łatwo się ustawia. No to minus tych wszystkich rozwiązań był taki, że trzeba odpalić proces serwera przed testami, co mi się nie podoba, ale wrócimy do tego później. Co do naszych baz danych, no to, które potrzebujemy w testach. Załóżmy Redis, Redis będzie standardowy. Kto wie, co Redis? No i na górze. Taki klucz wartość bazy danych. Baza danych to klucz wartość. Można używać jako cache'a, jakby co. To znaczy, że się posługiwał przykładem Redisa, bo dużo tego Redisa mieliśmy. Więc co? Załóżmy, że można by sobie przed testami zainstalować taką bazę danych i testy by na niej polegały. No, ale jest to jednak według mnie strasznie żmudna sprawa i po prostu nienawidzę, jak wkręcam się w jakiś projekt, a tam jest wygni dwie strony na temat, jak chcę przygotować testy. No po prostu szlapie, prawda? Tym bardziej, że jeśli mamy kilkanaście, kilkadziesiąt mikroserwisów, to przy każdej aplikacji będzie inny taki gmin, no bo można sobie ogólnie podstrzelić. Także no, raczej nie brałem tego pod uwagę. Mamy też coś takiego jak verified fakes, zweryfikowane sztuczniaki. Nie wiem, czy ktoś ma polską nazwę. O co chodzi? Powiedzmy, że tworzę jakąś bazę danych i chciałbym ułatwić ludziom testowanie aplikacji korzystających z tej bazy danych, więc tworzę taki kod, który udaje moją bazę danych, zachowuje się tak, jak ta prawdziwa baza danych mniej więcej w testach i sprawdzam testami, że faktycznie się tak zachowuje, więc mogę dać potem ludziom ten mojego tego verified fake'a i oni mają pewność, że testują z czymś, co zachowuje się jak to prawdziwe, a nie, że testują swój kod z jakimiś mockami, które tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle działają tak, jak to prawdziwa rzecz potrafi. Problem z verified fake'ami jest taki, że nic prawie ich nie ma, no bo wymagają pracy, żeby ich zrobić. No ale jest według mnie świetne rozwiązanie w dzisiejszej erze, kolejny buzzword tak zwany, czyli mamy Docker, mamy Dockera, można sobie po prostu, chcesz Redisa, chcesz Postgresa, chcesz cokolwiek, po prostu ściągasz i lecz odpalasz i jest. Nawet teraz Docker jest podobno dostępny na OSX-a i Windowsa. Słyszałem, że to nawet spoko działa, ale ja jednak głównie siedzę na Linuxie. Dobra. Zróbmy mały krok do tyłu i troszkę teorii, bo jednak tych super testów aplikacji byłem niemalże pewien, że jednak ja ich nie wymyśliłem, że ktoś zrobił już to wcześniej, więc tu jest taki slajd, który ukradłem Martinowi Fowlerowi, jak to link jest na dole, z jego prezentacji o testowaniu mikroserwisów i nasze testy całej aplikacji, które sprawdzają proces z zewnątrz, on nazywa testami komponentowymi, tak znaczy out of process component test, czyli właśnie mówi, że to jest z zewnątrz procesu testujemy, nic wewnątrz procesu nie gumeramy przed testami. Różne są nazwy na to, na przykład w Test Driven Development in Python bodajże, tak, standardowa książka do TDD Harry'ego Percivala, coś takiego nazywane jest testami funkcjonalnymi. Building Microservices od O'Reilly, bardzo fajne książki o mikroserwisach według mnie, nazywane jest to testami serwisowymi i będę się posługiwał nomenklaturą testy serwisowe raczej. Co do TDD, nie będę za bardzo tłumaczył TDD, to jest tak zwana podwójna pętla TDD. Chodzi o to, że najpierw robimy właśnie takie grube testy funkcjonalne, które sprawdzają cały proces, one sprawdzają większe ścieżki, wewnątrz robimy sobie testy jednostkowe. To niestety nie będzie gadka, która tłumaczy jak robić TDD. Sorry, musicie się tego dokształcić sami, jeśli nie wiecie, ale bardzo ważne. Dobra, więc w ogóle co z tym TDD? Wydawało się, że to jest właśnie to, co ja potrzebuję w moim projekcie, żeby móc spokojnie spać. Bo właśnie przez te podwójne pętle, testy funkcjonalne, pisanie testów najpierw, potem kodu, to, że w sumie każdy kod jaki mamy powinien mieć testy, jednak zapewne to w miarę taką pewność w obliczu zmian, że powinno nam dawać to, że jeśli coś zrobię, to puszczam testy i testy mi mówią, że to się odpali, że to będzie działać. I robi to automat, więc nie trzeba się skupiać, nie trzeba o niczym pamiętać, nie trzeba deployować samemu aplikacji do chmury i odpalić do takiego jakichś ważniejszych requestów, żeby zobaczyć, że to nie pieprznie, tak? Także wydawało się, że to jest właśnie to, czego potrzeba. Co jeszcze lepszego, kiedy umni ludzie pracują nad kodem, bo przecież my jesteśmy cudownymi deweloperami, piękny kod, ale jeśli inni ludzie pracują przy projekcie,
to czasem mogą robić takie trochę spaghetti, taki trochę niedobrze do tego kolego, a TDD pozwala uniknąć złego designu. Nie mówię, że prowadzi do dobrego, niektórzy ludzie mówią, że prowadzi do dobrego designu, nie musi, wcale nie musi, ale jednak jak musimy pisać testy na wszystko, to skłania nas to trochę do robienia kodu, który się w miarę łatwo testuje, także jest szansa, że trafimy na w miarę dobry design. O, dzięki. Przyda się. No, niestety ten dylemat wady, powiedzmy. Pierwszą, według mnie bardzo dużą, jest to, że wymaga dyscypliny dużej i TDD trzeba trochę żyć. Tak jak powiedzmy, jest taka śmieszna alegoria, że jak chcemy zostać, jak chcemy być dobrzy w kung fu, to raczej nie oglądamy trzech filmików na YouTube o kung fu, a jedziemy do klasztoru Shaolin, zamykamy się tam na 3 miesiące i nie myślimy o niczym innym niż kung fu. I tak trochę jest TDD, że trzeba jednak żyć testami, żyć testem, że najpierw test, potem kod, trzeba powtarzać to jak mantrę i zawsze się to otrzymać, żeby to miało jakieś efekty. Zawsze oczywiście poza kodem taki, poza kodem, który możemy walić, tym tylko sprawdzając jakąś bibliotekę. Ale jeśli pokażemy jakiś kod menadżerowi, jeśli w ogóle mu powiemy, że istnieje jakiś kod, to on musi mieć testy. Bo jeśli powiemy o kodzie bez testy, to ten kod będzie musiał już mierzyć 3 lata. Także nie polecam. Druga rzecz, która mi trochę przeszkadza w wprowadzaniu TDD u nas, to było to, że potrzeba narzędzi. I tych narzędzi nie było, więc musiałem je sobie zrobić w sumie i pokażę je wam, także będziecie. Wy już ten problem macie z głowy, zostaje wam tylko dyscyplina do wyjęcia. Dobrze, więc żeby stworzyć te narzędzia, stwierdziłem, że przepiszę jeden z naszych serwisów, żeby już mieć coś z faktycznymi wymaganiami, coś, co faktycznie działa. Więc zdecydowałem się na taki jeden z pierwszych serwisów na naszej platformie, taki właśnie bardzo, bardzo, bardzo wczesne demo, można to powiedzieć, które sprawia nam bardzo dużo problemów, bo mocno zbugowane i no, lubiło się wywalić bez jakiegokolwiek ostrzeżenia i jeśli tylko coś klaster źle się poczuł, to lubiło odmawiać współpracy, więc stwierdzimy, że to przepiszę. Wydaje mi się, że właśnie dzięki ten kod powstał dość ładny. Chociaż z perspektywy czasu widzę, że nie jest idealny, ale dużo mnie nauczył, dużo może nauczyć z was. Ogólnie tam jest link, nazywa się to PyDAS, czyli Python Data Acquisition Service. Już przepisano na Python, ale to komuś się nie podoba, ale niestety. Okej. Okay. Przynudzam? dobra, w każdym razie możesz sobie wczoraj wszystko ogólnie, o czym będę opowiadał w tej prezentacji, jest zawarte w tamtym repo, tak? Wszystkie przykłady, które tutaj będą, tam są zaimplementowane w faktycznie działających testach serwisu, który faktycznie działa, tak? Na platformie. Co jeszcze a propos implementacji testów? Zdecydowałem się na PyTesta. Kto zna PyTesta? Dużo? Kto używa PyTesta faktycznie w testach głównie? Za mało. Bardzo polecam, jest przepiękny, zwięzły i ma po prostu boski system fixture'ów. Naprawdę jest cudowny. Zobaczycie kilka, może nie haksów, ale sztuczek, które można dzięki nim zrobić i na pewno są piękne. Więc przechodzimy do kodu. I czy ludzie z tyłu widzą, co tam jest napisane? Jest ok, widzę kciuki w górze, reszta ludzi patrzy na laptopy, spoko. Co to jest? To jest taki przykładowy test serwisowy. I mówiłem, że to jest coś takiego no dość dużego, skomplikowanego, bo trzeba odpalić jakieś tam procesy, to wszystko musi wstać, musi być gotowe do działania, trzeba przypuść jakieś faktyczne requesty. Przez to będziemy, że to może być takie w miarę proste i no, to są praktycznie 3 linijki kodu. Widzimy, że jest to test pytestowy, więc na wejściu przyjmuje te dwa fixture. Nie mam pojęcia, jak nazwać fixture po polsku. Zasób testowy, cokolwiek. Więc ponieważ duża część
publiczności nie używa Pytesta, więc powiem tylko tak, że jest to brak magii. Nie jestem fanem magicznych frameworków. Ja bardzo lubię jednak, jak coś działa tak, jak język przykazał, a nie próbuję być sprytny, ale Pytest jednak jest w tym sens i naprawdę są przydatne. Co to robi? Wiem, że mamy dwa fixtury, rService i DB, czyli baza danych i po prostu nasz serwis, który będziemy testować. W momencie odpalenia testu po prostu są tutaj wstrzyknięte obiekty, które reprezentują te dwa zasoby. I są po prostu funkcje, które nazywają się tak jak to, więc jest pewna konwencja, to jest powiązanie przez nazwę, można się z tym kłócić, ale naprawdę daje to bardzo ładnie wyglądające testy i można się tym szybko zorientować. Więc mamy funkcję rService i mamy funkcję DB, które po prostu zwracają te zasoby, które będą użyte przez ten test. Na tym DB, które powiedzmy symbolizuje release'a, mamy jakiś interfejs, powiedzmy, że w teście chcę coś wsadzić do bazy danych, potem odpalić po prostu żądanie HTTP na adresie naszego serwisu. Ponieważ są to testy faktycznie całości procesu, przechodzi to przez też warstwę autoryzacyjną, więc możemy dodać jakiś nagłówek z autoryzacją. Ja do swoich testów faktycznie wygenerowałem klucze RSA i miałem weryfikację tokenów o auta. No i możemy sobie zrobić jakąś asercję. Widzimy, że te testy wyglądają tak, jakiekolwiek inne testy Pythonu, bardzo zwięzłe, bardzo ładne. Ale właśnie potrzebują tych fixtureów. Co jest tutaj z boku? Tu widzimy nasz test. On jest zależny od właśnie tych dwóch fixture'ów. I widzimy, że te fixture'y też będą dalej zależne od innych fixture'ów, bo w PyTeście można komponować nasze zasoby. I zaraz przejdziemy sobie przez to wszystko. No, graf będzie ogólnie pomagał przy namierzeniu wszystkiego, co się dzieje, bo testy są ładne, w fixture'ach trzeba mieć troszkę kodu, niestety, ale nie jest to straszne. Praktycznie kod, który tutaj pokazuję, to jest w sumie większość to jest faktycznie kod, który użyłem do implementacji i który działa, tak? Więc samo DB. Co to robi? Widzimy, że używa DB session. I faktycznie zwraca tylko ten obiekt, który przyjęło i potem robi na nim flash DB. Flash DB to jest operacja release, która po prostu czyści bazę danych. Widzimy też, że ma zasięg funkcji. Czyli co to robi? W Pytestie ustalamy, jaki okres życia ma dany fixture. Więc to jest fixture, który co funkcję będzie, znaczy co test będzie nam zwracał te bazy danych, ale po teście wszystko co jest po yieldzie robi za kod do czyszczenia po teście. Co test będzie czyścił bazę danych. Widzimy, że DB session, który użyłem, ma już scope session. Czyli ten obiekt klienta do Redisa, żyje przez całe testy. I co nam to daje? Daje nam to, że nie musimy co test, który używa Redisa, tworzyć nowej bazy danych. Więc to kolosalnie można nam przyspieszyć testy. Oczywiście puryści mogą się kłócić, że no, ale wtedy testy nie są całkowicie niezależne itd., itd., ale wydaje mi się jednak, że jeśli ludzie od Redisa zrobili swoją robotę dobrze i nie wierzymy w magię, to startowanie każdego testu z czystą bazą danych powinno być wystarczającą izolacją. Tak. Co dalej, DB session, czyli sesyjna wersja release'a, potrzebuje portu do release'a, to jest kolejny feature. A port do release'a powstaje nam tutaj, gdzie faktycznie też to jest to zasięg całej sesji testowej. I tutaj faktycznie jest stworzony obraz dockerowy. Też pozwoliłem sobie ściągnąć image, jeśli nie jest na dysku, więc nie ma żadnego przygotowania testów, tak? Robicie git clone, odpalacie toxa. Kto wie, co to tox? Nie tak dużo, jak bym chciał. Runner, odpalacz testów. Ustawiam virtual env-a, jest bardzo fajny, jeśli musicie wspierać kilka wersji Pythona i skryptuje się w nim po kolei tak jakby kroki testów, kroki buildów, można powiedzieć też. Więc w taki workflow, mówiąc po polsku, który jak chciałem, jest to, że człowiek robi git pull, odpala toxa i już odpali test. Wszystko jest pięknie. Więc samego Redisa trzeba odpalić,
klientem do teratesku, to jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda, nie jest straszna, ale nie jest też, też tak bardzo ważna, jest ona w kodzie Pytasa na GitHubie. Po prostu odpala kontener i czeka na porcie kontenera, aż zacznie odpowiadać, bo jednak Docker jeszcze nie udostępnia takiej synchronizacji, że jak odpal i poczekaj, aż faktycznie to, co ma działać, zacznie działać, więc trzeba to zainteresować się samemu. No ale co to robi? Więc odpala cały kontener, tworzy cały system operacyjny, odpala bazę danych, czeka w stanie, zwraca do niej port, a po teście, czyli po całym, znaczy po teście, po swoim zasięgu życia, czyli po całych testach, po całych testach usuwa kontenerem. Także nie zostaje nam żadnych śmieci. Dobrze, to jest powiedzmy całe drzewo bazy danych. Mamy jeszcze drugi fixer, czyli nasz serwis. Nasz serwis korzysta z podobnych trików, znowu jest to kompozycja innych fixerów. Więc co my tu mamy? Znowu trik, że wersja dla funkcji bierze wersję dla całej sesji i ją wraca. Jest też inny fixer, to jest możemy powiedzieć, że to jest external service impostor, czyli udawacz zewnętrznego serwisu. I to są obiekty, które przedstawiają już procesy aplikacji webowych albo proces udawacza aplikacji webowych, czy nasze mountebanka. No i trzeba było jakoś wkomponować nasze testy. Żeby to zrobić, stworzyłem sobie bibliotekę, MountePy się nazywa, bo to normalnie nazywa się pipa. Fajnie byłoby, gdyby ktoś używał i na przykład coś mu się wywali, to po prostu wbijajcie i szlucy na GitHuba. Co to robi? Więc zarządza po prostu procesem mountebanka, zarządza procesami naszych aplikacji HTTP-owych, które jeśli mogą być po prostu odpalane z command line'a. Też jeśli nie mamy mountebanka w systemie zainstalowanego, to ściągnie tę całą binarkę. Dla Linuxa na razie tylko, na OS-ie i Windowsie jeszcze nie. Ale możecie używać mountebanka też na tych systemach, trzeba po prostu sobie samemu zainstalować mountebanka. Albo wbić mi issue, że chcę tego naprawdę używać, to wtedy to piszę. Tak, więc to jest, znowu idzie tą filozofią, że nie chcę, żeby człowiek, który odpala ten kod, coś musiał robić. Po prostu on odpala testy, wszystko się dzieje. Fakt, że wydłuża to troszkę pierwsze odpalenie, ale no... działa, tak? Więc mamy tę bibliotekę i ona będzie używana właśnie tworzenia procesów, serwisów i wszystkiego. I tu jest jej użycie. Kod jest taki troszkę duży, ale powiedzmy trzy sekcje, tak? Pierwsze to jest po prostu stworzenie komendy do odpalania serwisu standardowej, wiecie, lista stringów. Tak, standardowy, tak jak w POP-nie tworzymy proces, to po prostu trzeba czekać taką listę stringów, co tak naprawdę, jak mam odpalić ten serwis. Jest tutaj taka składnia mojej biblioteki, jeśli zrobimy tak, to zostanie wstrzyknięty po prostu wolny port. Później użyłem Waitressa w ogóle, bo taki serwer, alternatywa można powiedzieć dla Gary Corna i Michael Wisby. Czemu używam Waitressa? Bo fajnie się zachowuje w kontenerach, można odpalić tylko jeden proces, który wszystko handluje, a nie, że jest jakiś watcher, jakiś coś tam. Jest jeden proces, też fajnie po prostu skaluje na kontenery, bo proces z przodu na chmurze mamy jakiś odbalans i tak dalej. Dobrze, to coś się daje. To jest koniec użycia mojej biblioteki, gdzie tworzymy obiekt serwisu, podaję tylko komendę, konfigurację przez zmienne środowiskowe, jakieś tam, też można tutaj używać tej składni z wstrzykiwaniem portu. No i potem mam po prostu odpal się serwisie, zostanie odpalony proces, poczekamy na to, aż zacznie odpowiadać na podłączenie się po TCP, więc teoretycznie zacznie odpowiadać na requesty. Zwracamy go dalej do testu, jest to oczywiście też sesyjny, więc będzie zgodny raz na całą sesję testów. Też mogą prysić się zbierać, ale przecież nie mamy izolacji testów. Jeśli przez to zobaczymy jakieś nieprawidłowości, to wykryjemy, że nasz serwis nie jest bezstanowy, więc wykryjemy błąd, więc testy wykryją błąd, więc testy zrobią to, co testy powinny robić ogólnie. No i po tej całej sesji oczywiście robimy po prostu stop, co zabija proces, wszystko sprząta, wszystko pięknie. Udawacz serwisu korzysta z mountebanka instancji, która jest po prostu bardzo nudna w tworzeniu. Robimy mountebank, startujemy, po prostu upala, zwracamy
po całej sesji, a ten udawacz zewnętrznego serwisu działa tak, znaczy owinąłem API Mountebanka, on jest skonfigurowany przez JSON-a, robiąc kole HTTP-owe. Ogólnie jak udostępniłem, po prostu możliwość wklejać całego JSON-a, ponieważ konfiguracja no, może być dość skomplikowana, ale udostępniłem kilka funkcji dla prostszej konfiguracji. Co tutaj się dzieje, po prostu ustawiam, na jakim porcie chcę, żeby odpowiadał, na jakiej ścieżce, są localhost, slash path, slash do something i na jaką metodę ma odpowiadać dwusetką, bo domyślnie odpowiada dwusetką, mógłbym na przykład dodać ciało, które będzie zwracane, no ale musiałem zaszczędzić linijki. Taki obiekt impostora możemy zwrócić do testów i na nim weryfikować requesty, które faktycznie weszły do tego serwisu w trakcie testu. Więc możemy weryfikować, czy nasz serwis w trakcie całego tam działania wysłał dobre kole. No i po teście, bo mamy zakres funkcji, ten impostor jest niszczony i wszystko jest tak, co jest stracone. No to jest po to, żebym nie zostawał jakichś dziwnych rzeczy między testami, tak? No dobra, więc mamy niby wszystkie narzędzia, mamy jak ogarnąć bazy danych, mamy jak ogarnąć zewnętrzne serwisy. Jakby co, zrobiłem kilka testów serwisowych, żeby ogarnąć te krytyczne ścieżki, no i mogłoby się wydać, że będzie problem, tak? Że te testy mogą trochę zająć, bo jak odpalamy proces Mountebanka, odpalamy proces naszego serwisu, wystawiamy cały system operacyjny w Dockerze i bazę danych w nim, odpalamy kilka faktycznych requestów, które fakt, że idą przez HTTP fakt po lokalności, więc i tak jest to dość szybkie i w pamięci. No ale może trochę zajmować, to się okazuje, że no jednak nie. Jeśli zobaczycie tutaj run, testów o ile 51, w tym są też silni testy, oczywiście nie wszystkie testy funkcjonalne, broń Boże nie opierać się głównie na testach serwisowych. One powinny dokończać, powiedzmy, najważniejsze ścieżki. Całość zajmuje poniżej 3 sekund w tym przypadku. Tak, nie jest to jakiś wielki mikroserwis, ale też no, mikroserwisy zazwyczaj nie są wielkie, jak sama nazwa wskazuje. Co jest plusem? Jeśli mamy krótkie testy, to ktoś będzie je faktycznie odpalał. No jeśli mamy testy, które trwają na przykład tak minutę, no to niby się unikałbym trochę odpalania tych testów. Nie wiem, jak wy macie, ogólnie im dłuższe są testy, no nie chcę po prostu czekać na wynik. Także więcej, bo mogę sobie trochę sobie pogodzę, a potem dopiero odpalę. A jak nie daj Boże testy trwają przez 10 minut, to już po prostu nikomu się tego nie chce odpalać i włożyliśmy kupę czasu, wysiłków, testy, a nikt ich nigdy nie odpali, więc i tak nie odnoszą żadnego skutku. Także krótkie testy, dobra rzecz. Kilka uwag. Testy tak zaimplementowane, jak ja zrobiłem, będą dawały duże logi, jak się coś wywali w PyTeście. PyTest w momencie failowania testu daje wam cały output, error output i standard output procesu. W tym przypadku jest to kilka procesów, bo odpalamy kilka serwisów. Plus jest taki, że zobaczymy pewnie co poszło nie tak, minus taki, że będziemy mieli wielką ścianę tekstu. Tak, też zepsucie tych fixture'ów, które tam są, dają dość ciężkie do interpretowania logi, ale ogólnie zachęcam do psucia fixture'ów, bo to znaczy, że refaktorujecie swoje testy, a dzięki TDD możecie refaktorować swoje testy, bo możecie odpalić ten test i wam się coś wywali i wiecie, że coś nie tak, a nie jesteście pewni sobie. No, ale co mogę powiedzieć o tych testach, mimo że są takie piękne, genialne i tak dalej, nie uchronią przed ludzką głupotą, na przykład jak chciałem sprawdzić mój przepisany serwis na stagingu, okazało się, że miałem start, przyjmowałem konfigurację adresu Redisa, ale miałem startkodowany localhost. No testach na localhostie działało, no na środowisku już nie bardzo. Także nie ochroni. Dobrze, więc mamy narzędzia do TDD, ale robota jeszcze nie jest skończona, bo dobrze, wiemy jak robić TDD, mamy narzędzia do tego, ale co jeśli ludzie po prostu nie chcą tego robić, albo są zbyt leniwi, albo im się nie chce, albo nie umieją. Więc mamy na to kilka rozwiązań. Możemy mierzyć pokrycie testowe, możemy wprowadzić analizę statyczną, na przykład pilotem. Pokrycie testowe, żeby ludzie faktycznie pisali testy. Analizę statyczną, żeby nie komitowali nam 150-znakowych linii kodu i javowych nazw
funkcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam też testy kontraktowe, które uchronią przed mniej oczywistymi błędami, można powiedzieć. Zaraz przez skrócę. Coverage. Kto korzysta z biblioteki Coverage w Pythonie? Spoko, ale i tak dziwnie mało. Więc no, standardowa biblioteka do mierzenia pokrycia testowego w Pythonie i to jest przykład jej konfiguracji. No i co to zrobiłem? Więc testy wywalą się, jeśli nie ma 100% pokrycia. I według mnie jest to za dużo jest problem z tym dobrze, ale co się dzieje, jeśli mamy 90% pokrycia i ktoś doda trochę kodu i doda trochę testów i nie wiemy w sumie, czy pokrycie zostało zachowane takie samo, ale nie wiemy w sumie, czy pokrył wszystko, bo tylko proporcja się zgadza. To jest po prostu nie do ogarnięcia. Jedynym sensownym sposobem na to, żeby to rozwiązać, jest to, żeby po prostu mieć zawsze 100%. I no, wtedy nie ma żadnej wątpliwości, zawsze wiemy, że jest pokryty. No ale z tym się wiąże to, że no ale przecież ciężko jest pokryć wszystko, bo mam kod, który wszystko integruje i żeby go przetestować, muszę mieć milion moków i tak dalej, bla 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 bla. Właśnie nie. Jest piękna opcja, którą odkryłem no, kilka miesięcy temu, czyli w miarę, powiedzmy niedawno. Tej biblioteki nazywa się Parallel. Co to umożliwia? Możemy mierzyć pokrycie testowe z kilku procesów. Więc możemy sobie, mamy sobie odpalony proces naszego serwisu, proces testów jest odrębny i jak przepuszczamy pole HTTP z testu do serwisu, to ścieżki kodu, które zostaną dotknięte przy obsłudze tego kola, zostaną wykryte i dodadzą się nam do naszego coverage'a, więc nie trzeba jest robić dziwnych, dupnych, powiedzmy bezsensownych unit testów, które tylko sprawdzają, czy dobrze zapisać MOGI, tylko faktycznie nasze testy funkcjonalne, nasze testy serwisowe też nam się też nam sprawdzają coverage, więc nie ma żadnych, że mamy kod, który się ciężko testuje, no bo odpalamy cały proces. Jeśli ten kod faktycznie jest używany, to zostanie dotknięty testem, więc 100% wcale nie jest tak bardzo nieosiągalny. Polecam naprawdę, tu jest prawie dokumentacji. Co do analizy statycznej. Więc stwierdziłem, że będę hamem i po prostu, jeśli będzie jakiś problem, pani znajdzie, a pani lubi znajdować problemy, to build się wywala. Więc ktoś ma na CI-u czerwono ze swoim username'em przy buildzie, więc powinien to naprawić. I to też wyrabia tę atmosferę strachu i przypomina ludziom o tym, żeby puszczali testy przed na przykład COVID-em. No, wydaje się oczywiste, ale no wiadomo, też mi się zdarzyło tego nie robić, bo ludzie są zabiegani i tak dalej. Mogą być na konferencji, bo wczoraj ciężko. I tak dalej. Co do pani Lita, jak się do czegoś przyczepia, to zazwyczaj ma coś na rzeczy, tak? Jeśli zrobiliście te 7 argumentów do funkcji, to może powinniście się zastanowić nad tą funkcją. Czasem faktycznie przyczepi się bezpodstawnie, ale zazwyczaj trzeba długo, długo zastanawiać, czy jednak paint nie ma czegoś na rzeczy. Jak już się okaże, że nie możecie tego zrobić inaczej z różnych względów, powiedzmy usability, takie chcecie mieć API, biblioteki i tak dalej, potrzebujecie wielu nawet opcjonalnych argumentów, to możecie dodać komentarzyk przy linii paint, ignore i tak dalej. Każdy wie, wtedy w kodzie jest jasno napisane, że to ma tak być. Tak? Także pani nie taki straszny. W sumie nie wiem, czy mówi. Czy chwilę się konfiguruje, chyba dlatego, że już mają flagata, ale pani się bardziej czeka. Ale są też bardziej czepiające się rzeczy niż pani, bodajże PyLama, która integruje pani, to jeszcze kilka innych rzeczy, jakby to. Tak. A, w ogóle to był fragment konfiguracji proxa. Polecam o 6 proxa. Właśnie komendy, które mają być odpalone w ramach. Puszczamy testy z coverage'em, robimy raport i odpalimy. Dobrze, i teraz testy kontraktowe. Ostatni, powiedzmy, gruby temat. Mają zapewnić, że nie zmieniliśmy interfejsu. Dlaczego się to zdarzy? No bo ogólnie muszę powiedzieć, że nie zalecam zmiany interfejsu. Znaczy, jeśli robicie mikroserwisy, to musicie wersjonować API. Bez tego nie uciągniecie, próbowaliśmy, nie da się. Nie da się, po prostu będziecie mieli dużo bólu, nieprzespanych nocy, alkoholizm, narkomanie. I ogólnie nawet jeśli się nie chce zmieniać API, a chcemy je wersjonować, to czasem zdarzy się, że zrobimy to przez przypadek. Bo na przykład gdzieś zmienimy jakąś
strukturę danych potrójnie zagłębioną w naszych standardowych odpowiedziach. No tam kryjemy opcjonalne pole, no przecież nic się nie wywali, wszystkie testy przechodzą i tak dalej, ale jednak zmieniliśmy API. Ktoś może z tego korzystać, ktoś może na tym polegać, ktoś może nie umieć tego obsłużyć, jeśli dodamy taki opcjonalny argument, więc trzeba to jakoś kontrolować. Jak to możemy zrobić? Więc można stworzyć kontrakty osobne, znaczy oddzielone od kodu. Można do tego użyć Swaggera, bo była to pogadanka bodajże wczoraj na sąsiedniej sali. Swagger jest po prostu język opisu restowych interfejsów. Mamy sobie też na ścieżce takiej w serwisie po odpaleniu HTTP-owego geta z parametrami, z parametrem o nazwie ID w ścieżce, czyli no... Bo tak robimy geta na ścieżce, więc tak. Że to ID powinno być stringiem. Dostaniemy odpowiedź 200 z typem jakimś tam opisanym, który składa się z nazwy i z określenia, czy osoba jest singlem, który jest booleanem. Więc mamy opis całego interfejsu i typów danych. I co można z tym zrobić? Więc można użyć coś takiego jak Bravado, co też było w tej poprzedniej pogadance, który po prostu w locie generuje nam klienta do Swaggera i przy okazji weryfikuje parametry, które podaliśmy, weryfikuje, czy serwis zwrócił dobrze uformowaną odpowiedź. I weryfikuje też, no dobrze, może w opisie była dobra struktura danych, ale no jednak HTTP, kod HTTP zwrócony był 200, a miał być 201, więc się wywali. Ale można to wszystko skonfigurować, nie musi być tak bardzo czepiaskie Bravado, a no przy niektórych typach testów jednak chcemy nam wysłać zły, źle sformułowane żądanie. Jak można to Bravado zastosować? Więc w testach serwisowych można go używać zamiast requestów i wtedy nasze testy serwisowe praktycznie bez żadnego wysiłku robią teraz za testy kontraktowe. W ogóle dlaczego kontrakt osobno? Bo jak już ktoś zmieni kontrakt, żeby testy przeszły, to przy review powinniście reviewować kod, jakby co? Przy review od razu wie, że jest tam, zmieniłeś tekst, zmieniłeś API. Nie zmieniamy, albo zmienimy, jak zmieniamy to w wersjonalnych, więc to nikt raczej przypadek wtedy nie zmieni API. A to jest potrzebne, żeby cały dom skarg się nie posypał. Domkiem skarg są oczywiście platformy mikroserwisowe. No ale wracając do Bravado, testy funkcjonalne nie pokryją nam pewnie całości API, bo funkcjonalne jednak powinny pokrywać główne ścieżki, nazwijmy to, więc no, a nie będziemy klepali testy funkcjonalne, które będą jednak zajmowane dość długo, żeby pokryć całe nasze API, więc stwierdzimy, że można ich, Bravado jest rozszerzane, więc można ich użyć też w testach jednostkowych. Każdy framework webowy, czy to Flask, Django, Falcon, którego używałem, czy to ma jakiś taki swój framework do testu, który symuluje kolejne HTTP, więc można wpiąć Bravado w tej frameworki zazwyczaj i mieć w testach w pamięci, w szybkich testach funkcjonalnych, mieć weryfikację Bravado. Ja to zrobiłem dla Falcona, możecie sobie przejść ten kod, możecie to ściągnąć klipem, jeśli chcecie. Łatwo można to zaimplementować dla innych frameworków, podaję, dla Flaska już jest coś, co się nazywa Connection. No i wtedy i to robi to, co już robiło, ale przy okazji dubluje dla testy kontraktowe. Tak mogą wyglądać te testy. Akurat ten fragment mógł być poza testem jako fixture. Co tu się dzieje? Mamy tego speka swaggerowego, który jest po prostu słownikiem załadowanym z jamla. Może też w JSON-ie, ale jamle są czytelniejsze. To jest przykład tego testu kontraktowo-jednostkowego, nazwijmy to. Po prostu tworzymy klienta Swaggera, podajemy specyfikację, podajemy klienta HTTP, w tym przypadku jest to mój własnoręcznie zrobiony klient, dla innego frameworku będziecie mieli innego klienta, podajemy po prostu obiekt API. Jak odpalamy requesty, no to wygląda to trochę inaczej niż przy requestach standardowych, bo nie podajemy ścieżki HTTP, a podajemy po prostu nazwę operacji. I przekazujemy potrzebne parametry, czyli w tym przypadku body jakieś i worker, który może być parametrem przekazanym przez ścieżkę requestu. Odpalam też result, dlatego że Bravado wspiera też asynchroniczne wołania, więc musi mieć interfejs, który to ogarnia wszystko. No i mamy jakieś sekcje.
test serwisowo-kontraktowy wygląda praktycznie tak samo, to nie mamy specjalnego klienta, bo mamy faktycznie kola HTTP-owego. Ciekawostka, i w tej, i w poprzedniej sytuacji można jakieś headery dodać do żądania, w tym, że tu jest tak samo jak tutaj było wywołanie, tu jest mniej więcej to samo, tylko z dodatkowym parametrem. I tak mogą wyglądać te testy. Oczywiście ten fragment można sobie wywalić gdzieś do fixerów i te testy. No, wyglądają w sumie tak, tyle samo się napiszemy, co pisząc te standardowe, a przy okazji mamy weryfikację kontraktów za darmo. No, tylko trzeba utrzymywać plik z kontraktem, co też nie jest trudne, jeśli się używa Swagger Editora, ale także polecam. Dobrze, więc wydawać by się mogło, że wszystko nasze jest ogarnięte. Jeśli tak robimy serwis, no to wszystko będzie pięknie, wszystko będzie działać. Życie będzie cudowne i ogólnie świat będzie zbawiony. No ale okazuje się, że jednakże jeden serwis to nie jest ta platforma, ale oczywiście wszystkie serwisy miały takie pokrycie, jakie to jest, to nie mamy pewności, że to wszystko będzie działać razem. Tak? Także potrzeba testów end-to-end całej platformy. Najlepiej testować na produkcji, to najśmieszniejsze, jednak mogą też testy nieoskryptowane, eksploracyjne, po prostu ludzie chcą coś zepsuć. Jest to bardzo ważne, wręcz niezbędne, żeby cała platforma mikroserwisowa działała, ale z jednej strony nie zrobiłem tutaj nic odkrywczego i nie mam już niestety czasu, także dziękuję. Tu macie to. Czy są jakieś pytania? Nic nie, wszyscy wszystko rozumieli. Pamiętajcie, wasze głupie pytanie odpowie na wiele głupich pytań, które wielu innych ludzi ma w głowach. Także bądźcie bohaterami. Nie? No dobra. Na pewno? Wszystko zrozumieliście. Każdy wszystko zrozumiał. Każdy wie wszystko. Każdy zna wszystko, o czym mówiłem. Bardzo wam się podobało.